Hejo, cześć, witajcie, moi kochani, witam was w kolejnym odcinku z Don't Starve Together z Wiką Wiktorią. Jak widzicie, wilki nas zaatakowały już. No, więc biegniemy do bawołów. Biegniemy do bawołu, bo bawoły mogą nas uchronić od wilków. Zaczną się z nimi bić. I tak, ludzie, widzicie, jak mamy minimapkę, sobie pobraliśmy moda na minimapkę. I tak, Wika, widzę, biegnie tam do tych bawołów od razu. O Jezu, Tu jest jeden babuł, gdzie jest więcej babuł? tutaj powinno być. Czy one uciekły? Tu są na dole, idź na dół. Zostaw mnie. O, dobra. Dawaj, suko, dawaj. Aż kupę sobie zbiorę. O, patrz, ucieka. Patrz, on nie idzie tutaj. Motyla goni, debil. Co? No, goni motyla. Ty, no motyl goń! Patrz! Gdzie? Motyla gonił przez chwilę, ale już się na nas wziął. Dobra. Dawaj, z bawołami walcz. Bawoły! Pomożecie? Chłopaki? O, patrz! O. Suka! Już nie żyje. Jak się wszystkie rzuciły, nie? Dobra, zebrałem, chodź. Jeszcze jeden powinien być tam wilk. No. Były dwa przecież. Dobra, minimapkę mamy, ludzie sobie specjalnie pobraliśmy moda, bo to jest trochę wkurzające tak na mapę cały czas schodzić i wszystko. Jaki początek odcinka, co? No. Razu z wilkiem. A to i tak sobie O, zrobię te wilk, wilka, arbory. wilka, wilka. No tak, stworzymy i te dzidy. Wiesz, że ja No. zginę, jak on mnie tylko raz trafi, nie? No to uciekaj może, a nie się zatrzymuj. Obliet. Ja zawsze. Biegnij! Bawoły, mamy tutaj jeszcze Messie, Madame i jeden ten. Chodź, jak dziwnie wyglądają te bawoły, jak rosną, nie? Mąż przejebany, ci tylko powiem. I co, już nic więcej? Tylko to? Tylko dwa wilki były na początek. To było easy. Więc ludzie, przeżyliśmy atak bawołów. Bawołów. Wilków. Potem. Przeżyliśmy atak bawołów. Ludzie, jak skończymy, jak coś nagrywać, to jeszcze z Wiką sprawdzimy, czy tą minimapkę można jakoś przestawić. Lepszy jest dobra, Wika. Po co ty potrzebowałeś ode mnie? Drewno. Tu bym ja miał, nie? Nie mam żadnego. Mam Szyfy tylko też nie ma, drewna nie ma. patyki. Poczekaj. Drewna potrzebuję. Zobaczaj, czaj, fight. Daj mi wszystkie rzeczy, które są, tam zrobiłaś, te liny i te. I nic więcej? No nie. Postarałaś To się, ci tyle. powiem, wiesz? To tyle Postarałaś się, zdążyłam zrobić. postarałaś się. Dobra, mogę nam już po dzidzie stworzyć. Dzidzie. Gdzie? Wika, chodź tutaj. Masz dzidzie. Otwieram. Masz dzidzie. Dobra, Co masz to jest? dzidzie. Bo ja nie mam miejsca na dzidzie już. To zróbmy plecaki może. Czemu mam dźwięk, jakby deszcz padał? Bo jesteśmy blisko oceanu. No i co, że jesteś fajna? To nie jest ocean. Gdzie jest ocean? To nie jest ocean. Gdzie jest Dobra, ocean? jedna dzida dla mnie. Trzeba było oglądać Przemka, to byś wiedział, że to jest ocean. No, to potrzebujemy jeszcze cztery. Cztery. Ja mam cztery drewna, to jeszcze potrzebujemy trochę. No to ja muszę przepalić. To zaraz ja pójdę. O, pełnia. To idę po O, drewno. no to idziemy po drewno. Ja też idę od razu. No. Nasz przyjaciel sobie mały śpi. Więc jak widzieliście, ludzie, atak bawołów. Żartuję. Atak wilków był bardzo serious. Ale jak my skończyliśmy ten odcinek, akurat jak ten, jak one zaatakowały. No kurde. Mieliśmy farta. Bo Wika wcześniej już biła na serwer i musiała mnie zaprosić. I to jeszcze minął ten czas, i teraz szybko musieliśmy odcinek zaczynać, nie? Dobra, to ja ścinam drzewo. I się nauczyłem, że nie muszę klikać myszką na wszystko, żeby coś robić, tylko po prostu trzymać spację. Ja tego wcześniej nie widziałem, wam powiem, że przyznam teraz bez bicia. O, poczekaj, bo mi się wieniec w ogóle zepsuł. Muszę sobie stworzyć. Dobra. Psycha nie będzie mi spadała. Ja potrzebuję jakieś duże drzewa, tutaj małe tylko ścinam.
To było duże. Ja tak wchodzę na ten las i tutaj wszystko, prawie wszystko ścięte. Fika, tak to jest jak ze mną grasz. To i ludzie, bo my też sobie prywatnie gramy, mamy nowy serwer sobie stworzyliśmy, bo zginęliśmy na innym. I powiemy wam, jesteśmy na 15 dniu już. I mamy tyle, przecież ja, jak to się nazywa, na sam początek, jak tylko zaczęliśmy grać, ja już miałem 120 kamienia już miałem. To Wika zrobiła od razu mury wokół domu. Wszystko zrobiła i dzisiaj podgłośniłem trochę grę, bo widziałem, że na ostatnim odcinku gra była trochę cicho. No i myślimy oczywiście z Wiką, że seria wam się podoba. Nie, Wika? Oczywiście. No i tak, próbujemy przetrwać jak najdłużej. Dobrze, że mamy te bawoły, bo te bawoły przynajmniej będą walczyć za nas. I świnek nie mamy, to szkoda. Najpierw mieliśmy wiedzieć, że świnek. Ale jak zobaczyłem takiego typka na YouTube, bo właśnie zobaczyłem typka na YouTube. Polecamy Przemka. A to nie było u Przemka to, chyba. Nie było u Przemka? Nie. To nie. Wika, masz trawę jakoś w ogóle? Ja mam 19. To weź ty zbieraj trawy, bo ja zbieram drewno, a ty zbieraj trawy, dobra? Dobra. Plecaki musimy stworzyć. A co było potrzebne do stworzenia plecaków? Nie pamiętam. Chyba linę i siano? Nie, nie pamiętam. No dobra, no to stworzyłem po prostu. To stwórz, bo już ja miejsca nie mam w ekwipunku i by się przydało trochę. Ja też nie, ja idę coś pozbierać. No. I cholercia. Byśmy potrzebowali czegoś, żeby życie przywrócić. Wika mówi, że ten z miodem jest warty do zrobienia. Ul. Właśnie, bo że miód dużo rzeczy przywraca. On wszystko przywraca. W sensie jak zjesz sam miód, to ci przywraca dużo jedzenia i serca. Jak zrobisz z tego miodu cukierki, to ci mózg przywraca. Okej. Okay. Dobra, muszę trochę zjeść, bo głodny jestem. I dzisiaj ludzie gramy do dnia 16 musimy, bo na 11 tak. Skończyliśmy. To gramy do dnia 16, czyli teraz odcinki będą już po 5 dni. I Wika. Tworzymy skrzynię, bo musimy drewno przygotować, bo zima będzie, wiesz o tym, nie? No wiem. Więc musimy skrzynek zbudować i strasznie dużo... Złożymy jedną skrzynkę, nie, Wika? No. Gdzie będzie tylko drewno. Dobra? No. I będziemy musieli jakieś dobre stroje stworzyć na... To się królika jakoś złapie. Jeździcha. Cholera. Żartuję. Bo jak zdzicha, znaczy, a nie zdzicha. No zdzicha nie. Co ty, głupia jesteś? Jak tylko zabij mi zdzicha, to Stasiu też długo nie pożyje. Nie. No, bo jak ludzie nie wiecie, zdzichu jest mój, a Staszek jest Wiki. Cześć, Stasiu. Dzięki za dostawę kubki. Wika, coś mam pozasiewać, bo mam strasznie dużo kupy. O! Tam, wiesz co, możesz zrobić? Możesz Ej, już patyki możemy zabrać. Farmę zrobić. Czy możesz farmę zrobić? No dobra. Może postaw obok. Wiesz, Ej, się. Może stworzę nam te armory, co? O, dobra. Ale to je w skrzynkach na razie będziemy trzymać, dopóki żadni wrogowie nie będą na nas iść, dobra? Dobra. I włożę główienko do skrzynki. Czekaj, gdzie się skrzynki robiło? Bo skrzynkę muszę zrobić nam. Strukturs. Structures. Dobra, to trzeba deski. Deski tu. Iży. Dobra, to tak o, ile trzeba? To tak. Ile? Z dwie skrzynki stworzę nowe. Dobra. Ile na jedną skrzynkę? Trzy. No dobra. Wika, będziesz musiała jeszcze do domu te zrobić. Zamknięcie takie. No, bramkę. Stasiu? Wika. Musisz zobaczyć, jaką skrzynkę stworzyłem. Okej. Okay. Dobra, flinta schowam. To zjem. Spalać ognisko? Nie, jeszcze nie. Sznur mam. A to tobie jeszcze tego armora muszę zrobić. Dobra. To twój armor będzie leżał w tej skrzynce tej nowej, dobra? Dobra. I mój też będzie leżał w skrzynce tej nowej, więc
Plecaki trzeba zrobić, ja sprawdzę jak się plecaki robi. W ogóle w naszym domu jest odcisk jakby Staszek był. Ale jak Wika mówiła, to może nie musi być Staszek, tylko to może być też ten. Ten boss taki wilczy, więc trzeba trochę tak uważać. Gdzie ty plecaki ty tworzyłeś? Patrz! Co ty zrobiłeś? Fajna skrzynka? To jest świąteczna, tak. Jest piękna. Dobra, gdzie się Wika plecaki tworzyło? Bo ja nie Czekaj. O, mam. Dobra, trzeba nam 8 siana. I patyków całkiem trochę. No to jeden mogę stworzyć. Nie ma. No to pozbieraj, bo są przecież. A to czemu ty chodzisz w armorze? To tylko schowaj, na razie chodź w plecaku. Ja ci stworzę teraz ten plecak. Dobrze, że tylko raz trzeba zasiać to kupą i potem już nie trzeba, nie? No. Że już potem już to samo rośnie. Dobra, to teraz jeszcze jedną skrzynkę będzie trzeba stworzyć, która będzie tylko na drewno, nie? Dobra, idę stworzyć sobie plecak. On nam nic nie robi. Chodź tu, plecak leży dla ciebie. Tylko albo, nie jest naszej rodziny, to jest imigrant. Zamknij. Bo nie chce mi się intra zmienić. Weź plecak sobie. Bo ja nie mogę go podnieść. Imigrant. Przepraszam. Może pan wyjść? Chyba będziemy musieli to siłą zrobić. Wika. Pozdrawiam Ząbka, bo właśnie mi film skomentował. Wika widzów pozdrawiam. U mnie Ząbek też się skomentował vloga, jak zawsze. Ząbek zawsze komentuje u mnie film. Plecak idź podnieś. Już, spokojnie. Nie, Mary. Right now! Upiekę sobie rzeczy. Papciu. A, i trzeba jeszcze te stworzyć sobie od razu. No cześć. Jedzenia też będzie trzeba dużo znaleźć. Na zimę. Która skrzynka jest na drewno? Jeszcze jedno, będziemy musieli stworzyć teraz na drewno nowo. Masz rzeczy, żeby stworzyć jeszcze jedną skrzynkę? Ja? A co trzeba na skrzynkę? A, to mogę zrobić. Ja mam dwa sznury, jak chcesz. Masz. Jej. Takie pytanie. Jak się robi farmę? Food chodzisz. Ale nie może... Masz siana? Ja? Mogę zrobić. No. Daj się. A masz kamienie? Mam. Daj. Zrobię ulepszone. To zrób ulepszone. Co? Czemu to tak skoczyło? WTF? Farmę. Dobra, to ja teraz idę tego dnia idę uzbierać tego. Drewna dużo. Dobra? Masz nasionko? No, akurat. No wchodź. No i zjadłem przez ciebie, bo mnie, już na ciebie klikałem i na ciebie kliknąłem. Czyli nie mam nasionka. O, kupę zrobił. Dwie kupy zrobił. Ale ty szalejesz, ci powiem, Staszek ostatnio. Cicho jeszcze nie wyszedł. Daj, niech pośpiesz. Rano dopiero mamy. To królik, on musi też jakoś spać trochę, co? Czy ja naprawdę nie mam siekiery nawet? Wika, masz jednego flinta? W skrzynce chyba flinta sobie, bo potrzebuję. Dasz. Masz? O, dzięki. To mi też możesz zrobić. Dobra. To co, teraz szukamy drewna z Chinami? No. Czekajcie, i tak muszę wejść w taką mapę. No. O, króliczek się złapał. Mam nadzieję, że to nie jest cicho. Nie no, jest cicho to nie, chyba. Oby. Jak ktoś cicho, to się zabije. Niedaleko. O, drugi. Ale jest cicho jest przecież u nas w domu. Ale może się przeteleportował. Jezu, tu wszystkie drzewa są ścięte. Ej, to zrobić z tych, od razu z tych dwóch królików nam nauszniki? O, no. To na zimę będzie. Znaczy, no, tak, bo ja też mogę zamarznąć.
Robot, a nie ma systemu grzewczego w sobie, nie? Taki minutwuck. Dobra. Romp, kochany romp. Te drzewo. No Jezus Mary. I tak, teraz będziemy te drewno zbierać, tam pobudujemy jeszcze rzeczy i będziemy potrzebować potem na wiosnę jakieś jeszcze poradniki poglądu, co na wiosnę będziemy potrzebować takie inne, nie Wika? Żeby potem uzbierać i zbrojać. Wiem, że na lato będziemy potrzebować tego hibernitycznego, czy jak to tam się nazywa, ogniska, bo to wtedy zimno nam daje, a w lato wiesz, że jest za gorąco, nie? I tą czapkę na lato będziemy potrzebować. A wiesz, co jest głupie? No. Że te rzeczy mogą się tylko właśnie spalić w tym Rite of Giants, w tym dodatku. A przecież Together zawsze ma ten dodatek, to jest takie trochę głupie. To wiesz. I ten. I te czapki takie z siana będziemy potrzebować. I jakieś ubranie takie, nie? Tam jest takie specjalne ubranie na lato. Ja od razu tych szyszek zbieram, to te szyszki potem ugotuję, znaczy upiekę i schowam do tego, do lodówki. Dobra? Spoko. Patyków potrzebujemy? Potrzebujemy. No dobra, bo tutaj dużo jest patyków obok, nie? Znaczy nie aż tak dużo, no ale całkiem. Całkiem, czyli całkiem. I tu są drzewka z patykami na naszym sejwie, nie ma. No, no bo tam nie można zaleźć żadnych, nie? O jest, no i się rozwaliła mi siekiera. Dobra, mam patyku, żeby stworzyć, dzięki Bogu. Już się zaczyna robić noc. Szybko trochę tak. No zawsze tak szybko jest. Znaczy dla nas to szybko mija, bo my robimy rzeczy, a tak trochę zajmuje czasu w grze. Cicho, bo nie ćwierkasz mi tutaj. Człowieku. Człowieku. Kurtury trochę. O jest, bo trzeba było czegoś, żeby sobie życie zregenerować, cholera cię. Tak 60 HP biegać i jeszcze... Jakbyśmy mieli mięso, to bym mogła je ugotować. Ja mam 2 mięsa z wilka w ugóle. To możesz mi je dać, to ci ugotuję. A bo ja chyba się nie mogę zatruć, nie? Znaczy, jak zjesz samo mięso z wilka, to chyba... Błot! Nie! Wika! Drzewa się zamieniły w fioletowe drzewa i zaczęły, chcą mnie atakować. Tak, to są takie drzewce. No to odsadź drzewo. Ale to mnie nie goni. To są takie fioletowe. Drzewa i oko mi takie z nich wyszło. Co? No ja widziałem to u tego, u kogoś to też widziałem. Chyba u Przemka idź też to widziałem. Idź wytrzeźwić. Zobaczysz u mnie na odcinku. Udostępnię ci ekran po tym. I ja tak ścinam drzewo i będzie... Wyrosło, nie? Siema, wawoły. Co tam? Jak żona, jak dzieci, jak kupa? Jak coś kupę zbieram. Kupę sobie strzelę z rana, potem jeszcze na spacerze i pod koniec dnia kupę sobie strzelę ja. Kupa, kupa, kupa śmierci, kupa. Gracjon Rostocki, polecam. A trawę potrzebujemy? Tak. Tyle trawy mamy obok domu, ale potrzebujemy. Dużo trawy, wszystkiego potrzebujemy, panie. Sowmuch? Sowmuch. Czekaj, ja na tym sejwie, czy na którym sejwie ja lód zbierałem? Chyba na prywatnym, nie? No. Będziemy lód potrzebować, bo są niektóre chyba te ognisko właśnie, co chcemy stworzyć, nie? No. To, trzeba, to z lodu się właśnie, to na lato. To będziemy musieli ja, tak zrobić. Ja mam nadzieję, że nam nie przyjdą pingwiny do obozu, tak jak na tamtym sejwie. Ale przecież one i tak, one ściany rozpierdalają od razu. O. Ale to ten, będziemy musieli zrobić tak, że jak będzie lato, to przed latem będziemy musieli po prostu pozbierać, jeszcze przed wiosną w ogóle, będziemy musieli już pozbierać dużo lodu, żeby potem móc po prostu ognisko stworzyć, nie? Albo już chyba będziemy mogli już wcześniej to ognisko stworzyć. To jest to, chyba noc się robi, nie? No. Ej, już przy, gdzie jesteś w ogóle? Przy bazie. Ej, już w bazie jestem. No i ty, i ten... Ty no stoi, idiota, i biegnie w ścianę ten. Zabić go? Wika,
Masz tutaj? Dostałeś mięso? Tak. Teraz muszę zjeść te jagódki, co mam, bo jeszcze trzy, ale zaraz ten skończył się mi one. Chyba go zabiję. Ale to nałożę armora. Ale masz jagódki? Zobaczysz, czy są... No jedno. Trzy jagódki by się przydały, to możesz dać. Czy? Masz. Słyszysz tego idiotę? A to nie jest skrzynka tak. Na drewno? To jest skrzynka na drewno, to ułożyłam drewno. A. Rozumiem. Mamy już 60 drewna. Ty, no jako zabiję go, no. To wiesz, że może cię zaatakować. No ale nałożyłem armor i ten. Dać. Trudny był. No. Jest to muzyka. I mam dwa mięsa z kurczaka, drumsticki dwa mam. To schować do lodówki? Dobra, upiekę teraz tych trochę. Tych szyszek takich. Tych to są te. To są kasztany. O, gdzie jesteś? A, chcesz o, mam na solo? Dla ciebie. Ej, mam dla ciebie żarcie. Dawaj. O, mielone! Teraz dobra. Przepraszam moich widzów za tą reklamę antywirusa. Nie chciałam. Ale słabo. Przywróciło mi chyba cztery życia, a jedzenie miałam prawie pełne. Lepsze to nie. Zawsze coś. No. Dobra, to ja piekę te, co jeszcze mam. Ja będę sam masz dla... nasionko? Mam jedno. Tu iść zasiać? I od razu kupą je zrobić? No. Czy mam idę dostać się? Ja mam cztery. A, bo byłem u bawołów od razu. Potrzebujesz jedzenia? Nie, mam. No bo twoja postać mówiła, nie twód. Ty się najedz do pełna najlepiej zawsze. Dobra, to zasieję. Bo to randomowo wychodzi z tego, co zasiejemy chyba, nie? No. Dobra. To miałem zrobić. A, drzwiczki miałem zrobić. Wika. Patrz, jak przyspieszyłem. Widziałaś? Od razu. Wow, o, urosło, to mogę coś sobie ugotować. Dwoma kupami. Nie, to jeszcze się robi. To jest drugi... Dwoma kupami tak się coś robi. Jezus, czemu ja o gównie gadam? No zawsze o tym gadasz. No i to ja kupy zawsze szukałem w grze, nie? Idę, zbieram tego jeszcze. Drewna. Albo. O, prezent! Gdzie? O, cholera. Hej, nie. Wika, chodź ze mną, chodź ze mną. Dostałam ogrodniczki. Wika, chodź ze mną. Gdzie jesteś? Wyszłam z bazy. Chodź ze mną. Pokażę ci te drzewa, chodź za mną. Dobra. Tylko będziemy się szybko od nich uciekać, bo ja nie wiem, czy one chodzą, czy nie. Tylko wysyłają takich małych, fioletowych ludzików za mną. Ale to one nie narążają za mną i uciekać szybko może. No. Idziemy, chodź. Jutro nagrywam kolejny odcinek? Ludzie, powiem wam, że ostatnio całymi dniami naprawdę gramy, tylko będąc starwa z Wiką. Przecież ja w dwa dni chyba 10 godzin miałem, no dobra. 10 godzin to nie tak dużo, jak ja w Final Fantasy miałem w dwa dni chyba 20 ileś. No ale to i tak jest dużo, nie? Uważaj, bo one tu zaraz będą. Nie wiem, czy one się przywracają do swojej normalnej formy, czy na zawsze już takie zostają fioletowe. Ty! Czekaj, to tu było! Patrz! Widzisz te dwa krzaki te? Tutaj te? No. One się zmieniły w takie wielkie fioletowe krzaki. I oczy im z głowy, takie wielkie oko wyszło z góry i takich małych posłańców za mną zaczęły wysyłać. Czekaj, może one gdzieś tu, może one gdzieś chodzą? To ci tylko Wika mówię, uwaga. A, to jak na przykład iglaste drzewa mają swoich tych takich obrońców, tych wiesz. Jak on się nazywa? Drzewców. Drzewców. No to są liściaste drzewa i one mają takich. Czyli każde drzewo ma innego. Ci mają taki fioletowy. Czyli trzeba zapamiętać. Każde drzewo może cię zajebać. I to dosłownie. No. Jeszcze wysyłają z tą takich małych posłańców. A ja wiesz, ucinam sobie szczęśliwie drzewo i powiem,
się zmieniły, nie? Mówię, a to się zmieniło pewnie w normalne, większe drzewa, nie? Albo mniejsze, a tu buf, fioletowe, wielkie oko wychodzi, mali posłańcy za mną. Jezus pierdolę, walić to. Po co drzewa zbierać? Jezus Maria. Ty tak być drwalem i takie coś by ci się stało, nie? Jezu, trauma do końca życia. No Jezu. Patrz jak szybko już prawie pół godziny nagrywałem, Wika, uwierzysz? Nie uwierzę. Tak szybko, tak very fast. To na 16 dniu kończymy i na kolejnym odcinku dotrwamy do zimy, będzie zima i kończymy odcinki. Tak. I będzie winter time. Winter is coming. Cześć, bo ja wróciłam, żeby coś zrobić, a już wiem, co zrobić. Do bazy? Nauszniki. O, no właśnie nauszniki miałeś zrobić dla nas. A to dwa króliki na jeden nauszniki, no to znajdziesz jeszcze. Znaczy mam swoje dla ciebie, żebym musiał zrobić. Widzisz, jestem robotem. Jebana rasistka. Bo robot, to od razu trzeba go zdyskryminować. Oczywiście. Jaki ten świat jest niedobry. Idę się zabić, idę przepalić sobie przewody. Skoczę do jeziorka, się zabiję. Wika, znalazłem dużo, dużo food. Znaczy krzaczki znalazłem z jedzeniem takie, nie? A, w ogóle wykopać je? Nie. Nie potrzeba więcej nam? Nie. A no tak, bo farma teraz, jeszcze miejsce na farmę potrzebujemy. Czy już noc się chyba zaraz będzie robić, nie? Ja tam nie tak zaraz, ale zaraz. Ale lepiej zacznę wracać. Bo tu świnka ją by co takiego dziwnego dźwięk wydała, nie? Te świnki, tu jest dużo domów świnek, ale one są oddzielnie, wszystkie mieszkają. Nie ma takiej wioski świnek, tylko wszystkie są oddzielne, kurde. Sąsiedzi z piekła rodu po prostu. Tak trochę. Bardziej by było, gdyby zieloni mieszkali obok tych, to wtedy byli sąsiedzi z piekła rodu. Już oni by się pozabijali. A tam. Ale to najlepsze. Structures. Zawsze tam jest. I tak to było najlepsze. Wilk zaatakował jednego bawoła. Wszystkie bawoły na niego zabić, zamordować. Jezus Maria. Coś w tym jest. No. I potem na lato jeszcze będziemy... trzy drzwiczki zrobić. No. I potem na lato będziemy potrzebować jeszcze tego, co będzie chroniło nas przed pożarem, wiesz. Że będzie jak coś gasiło pożary, nie? Dobra, może ja już zacznę palić ten ognicho. No dobra. No bo już. Trzeba je sprawdzę, gdzie jest ten taki zraszacz, to takie coś, dobra? To jest w Science. I to jest na samym dole. I to potrzeba tych dwóch girsów. To będziemy musieli to znaleźć, nie? No. 15 lodu. I takie dwie rzeczy, które się robi z dwóch sztabek, z dwóch złota i z jednego ściętego kamienia. To będziemy coś to musieli naprawdę zrobić, nie? Uprzemko oglądałem, to wiesz, wiem. A w ogóle, jeżeli nie wiecie, kto to Przemek, to polecamy kanał Donsarf.pl. Tam najlepsze, znaczy według nas najlepsze poradniki, co to Starwa robi. Tylko szkoda, bo 7 miesięcy żadnych odcinków już nie wrzucą. Chyba skończył z RedTube'em. Musisz do niego napisać, że zacząłeś grać w Don't Starve'a i zacząłeś go oglądać. Wika, wiesz ile ja... To za nim tęsknisz. Wiesz ile ja szyszek mam tych do jedzenia? Nie wiem. 40. O, to przeżyjemy. No, do lodówki je włożę. A czy 40, 46 tak naprawdę. Masz 6 jagód? Znaczy 3 jagody? Już mam 6. O, co to jest za filet? Cooked Monster Meat. Okej. Okay. Masz. Jagodę chcę ci dać. O. No. Pieczone chcę. A nie będzie obiad. Spoczko. Dobra, dzień 15, na dniu 16 kończymy. Więc tak. No nie. No musimy. Bo znowu odcinka nie wrzucisz. A to. Wika, to... Będzie dobrze. Mamy 15 wika, nadal jeszcze odcinka nie ma na YouTubie, nie? O, ty, to jest takie MTV Creeps teraz, po prostu takie. Czaj,
odwrócę dobrze kamerę i tak strasznie przybliżę ją do mojej postaci, więc siemaneczko ludzie, witam was w kolejnym odcinku z MTV Creeps. Dzisiaj wbijamy na moją chatę, więc tutaj mamy bramę. Więc tak o, na lewo mamy moją małą farmę marihuan. Dalej idziemy, mamy krzaczki z haszem. Na środku sam mamy piękne ognisko, tu jest moja współlokatorka, przywitaj się. Cześć Boże. Jest trochę nawiedzona, ale co tam, jest spoko. Tutaj mamy trzy skrzynki, to jakieś dziwne maszyny, które zbudowała. Nie wiem, czy chce wskrzeszać szatana, czy co, ale jest spoko, jak mówiłem. Tutaj mamy kociołek, którym widzę, że zrobiła trzy kuleczki analne. Mamy lodóweczkę i tutaj mamy krzaczki, których hodujemy prosto sobie trawę. Nie najlepszy staw, ale może być. Tu mamy mojego koalo słonia, często nie mierzę sobie do sklepu. Spoko ziomek, czasem odwala mu, więc sobie ucieka. I powiem wam jeszcze, że tutaj gdzieś jest... O, proszę drzwi się otwórzcie. Tutaj na lewo, oczywiście przy farmie, mamy mojego zdzicha, mojego królika. Spoko ziomek, powiem wam. Czasem jak nie mogę czegoś zdobyć, podkopię się, ukradnie i po prostu jest. Więc to było na tyle w tym odcinku MTV Creeps. Dziękuję za oglądanie i na razie. Zdzichu! O, zdzichu był! Akurat jak odcinek skończyłem nagrywać. A on się wstydzi kamery, zapomniałem. Zdzichu, nie bój się, skończyłem już nagrywać. Wika, jeżeli ty będziesz ten fany moment robiła, jak mówiłaś z tego, nie? Stąd starwa. To musi być fany moment. To nie ma bata, żeby tego nie było. I sobie obejrzysz jutro na odcinku. Masz nasionko? Nie. Ale mogę zaraz jakiś zdobyć. Zdobywaj. Ale idę zobaczyć, czy króliki się złapały. No spoko. O, mam nasionko. No to idź zostać. No bo to jak wrócę. Teraz drzewa jeszcze pościnam, pójdę. O, jeden królik się złapał. No nie. To ci strzelający. Fuck off, mate. Fuck off. Ach, ten las tak daleko. Dobra, jestem. To pościnam trochę drzew. Będę... O mój Boże, tu prawie wszystkie drzewa są wycięte, nie? No, pościnam sobie drzew. Prawie nie ma. Dobra. Dobra, są jakieś. Osy. No, żeby w ogóle ten ul zbudować, znaczy ten taki do miodu, to potrzebujemy właśnie cztery pszczoły zabić, jeden miód i trzy chyba deski drewna. Będzie trzeba zdobyć, trzeba to będzie, nie? Tam na osy to co, na pszczoły. Biorę armor i szybko pójdę i pozabijam je, nie? Za długo to nie zajmie. Tylko ul rozwalę i miód to będę. A i pełnia się pojawia co 9-10 dni. Więc przed samym... Ja też już słyszałam. No, u Przemka, nie? Daj z tym odcinkiem z wielką stopą, nie? No. Więc przed samą zimą jeszcze jedna pełnia będzie. Jezu, tu już żadnych drzew prawie nie ma. Tam przy teleporterze, nie, Wika? No, bo ja tam byłam. To prawie wszystkich żadnych drzew. Wycinam jeszcze ostatnie, które zostały. Niszczysz las. Ha! Nigdy w życiu. Jeszcze mnie oskarżać takie rzeczy. Ja nigdy czegoś takiego bym nie zrobił. No tak. Ja nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Oczywiście, że nie. Wika by zrobił, ale ja? Właśnie. Ja teraz w ogóle nie ścinam drzew. Ja teraz... Ja bym ściął z drzewo. Ja to mogę wam głowy ściąć, jak mnie oskarżacie o takie coś, wiecie? To nie jest very funny. To jest very sad. Nigga. Ile krzaczków zjedzenia. Sadzić, palić, zalegalizować. Jezu, jak ja kiedyś takiej muzyki słuchałem, nie? Sadzić, palić, zalegalizować. Ja pierdzielę, ile to ja lat wtedy miałem. 10-latek, który śpiewał sadzić, palić, zalegalizować, no. No takiej muzyki się słuchało, no. Każdy taki słuchał, coś też słuchał. Ale nie więcej. Potem zacząłem dubstepu słuchać.
I Duff w sumie się bardziej spodoba. A teraz są amerykańskiego rapu większość. Tak na poranek 16 dnia zakończymy. Bo odcinek tak będzie 35 minut trwa. No, czyli każdy odcinek, pierwszy odcinek był jeden. Lol! Wiesz no. Ile te pulpety dają? No. Ponad połowę. Jedzenia? No. O, to nice. Ten, no tak jak ludzie, pierwszy odcinek był taki dłuższy, bo pierwszy był i kolejne będą po tak po 5 dni, nie? Czyli w jakieś 10 odcinków powinniśmy dzień 50 wbić. No. Wika? Masz nasionko? Masz nasionko. To daj na tam nasionko. Chyba. Nie mam nasionka. Myślałem, że mam nasionko. Dobra, ognisko rozpalam. O Jezu, co ty za nekromancję tu robisz, co? Pierdzie. Co tyle drewna tu zużyłaś w ogóle? O, prezent dostałem. No to trzeba drewna zbierać teraz. W następnym odcinku dużo drewna zbieram, dobra? Dobra, zobaczymy co dostałem z paczki. Dostałem sweterek. Znowu? No, tylko teraz... A, bo ja tamten chyba nie, inny teraz. Więc nakładam moją szatę z Hogwartu, czerwone rękawiczki, sandały i Wika, widzisz teraz mnie? Patrz. Boom, swag, bitch. Łapa. Fapek, odejdź. Czaj. A jak odgania, pogromca co potworu. O siema, znowu duch. Teraz mnie co nas duch nawiedza. Jak duch? No nie masz tutaj ducha, o zniknął właśnie. Nie. Nie. Co jakiś czas tutaj się duch pojawia. Czyli taki cień ducha. No mi się cienie też pojawiają. Ale taki jak łapa, tylko że człowieka. A, taki długi taki? No. No to mi też się czasem, to jest ten, od mózgu po prostu, to Slizomon. Weź ja tego zatrzymuję, a ty tamtego. Dobra, tamtego, ty ja tego. Imponujące zajęcie. No, dobra, więc zakończymy ludzie odcinek tutaj. Chodź, Wika, tutaj. No musimy. Ludzie nie chcą, ale ludzie nie chcą, żebyśmy kończyli, prawda? Ale Wika, ty nie wrzucisz tego odcinka to szybko, więc... Nie. Ludzie, to było na tyle w tym odcinku, że on się bardzo spodobał, jak zawsze. Wbijajcie do Wiki na kanał. Link w opisie macie u mnie. Do Maxa. Macie wszystkie linki w opisie. Więc mój last mark dzisiaj była ze mną Wika. Była. I mam królika czarnego. I na razie.